Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest wykaż, że dla każdego n naturalnego podany ułamek jest nieskracalny. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie kalkulator, moi drodzy. Rozpoczynamy kolejny ciekawy temat, kolejne ciekawe zadanie z dziedziny teorii liczb, moi drodzy. Mamy wykazać, że podany ułamek, którym po prostu jest naturalny n i sobie tam działa, jest nieskracalny. To zadanie pochodzi z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej z roku 59 i generalnie jak się za to zadanie zabrać? Przede wszystkim, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego ułamka, no bo widzimy po prostu funkcję liniową w liczniku i funkcję liniową w mianowniku, to sobie podstawmy 1, 2, 3 n, żeby zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. No i na przykład dla n równego 1 mamy tutaj ułamek 25 siedemnastych. No dobra. Dla n równego 2, co się dzieje tutaj mamy? 42, czyli 46 trzydziestych pierwszych. No i tutaj mamy n równe 3, no to już troszeczkę więcej będzie, bo tutaj będziemy mieć 63, czyli 67. Natomiast tutaj na dole będziemy mieć 30, 42, czyli mamy 45. No i generalnie, gdyby ktoś już sobie zaczynał robić jakiś schemat, mógłby stwierdzić po pierwszych dwóch ułamkach, w mianowniku jest liczba pierwsza, to jest jakaś tam wskazówka. No ale już dla n równego 3 gubimy tę liczbę pierwszą i tak dalej, i tak dalej. No więc ta wskazówka nam nie pomaga, prawda? W mianowniku natomiast widzimy, że jest na pewno liczba większa i w większości jest to liczba złożona, ale też nie ma co tworzyć tutaj, moi drodzy, jakiegoś tutaj permanentnego wniosku. Niemniej my chcielibyśmy wykazać, że ten ułamek jest nieskracalny. Co to oznacza? Na przykład podamy ułamek nieskracalny takim bardziej znany. To są na przykład 3 drugie. Bardziej znany nam, bliższy po prostu. Co to oznacza? Że ja nie jestem w stanie znaleźć wspólnego dzielnika, tak żeby jeszcze bardziej pomniejszyć ten ułamek. Co oznacza po prostu, że i licznik, i mianownik są liczbami względnie pierwszymi, czyli ich największy wspólny dzielnik jest równy 1. Tutaj symbolicznie licznik, mianownik pod po prostu literkami ukryłam. Czyli w naszym przypadku musimy wykazać, że największym wspólnym dzielnikiem licznika, czyli tej funkcji liniowej oraz tej, jest po prostu 1. I do tego wykorzystamy co? Algorytm Euklidesa pod taką klasyczną postacią. Wy natomiast, jeżeli macie ochotę, możecie go wykorzystać i użyć tak, jak lubicie. No więc, moi drodzy, co robimy? Bierzemy większą z tych liczb, czyli u nas licznik jest większy. No i teraz spróbujemy przedstawić licznik za pomocą mianownika. Tutaj generalnie widzimy, że jest 21, tu mamy 14n, czyli tylko raz się mieści na początek. Zdarzać się może, że może tu można wpisać większą liczbę, ale wtedy trzeba odjąć. My na razie nie chcemy odejmować. I mamy tutaj co? Chcemy wyrównać strony, czyli mamy 21n-ów, tu mamy 14n-ów, czyli musimy dodać jeszcze 7n-ów. Tu mam 1 razy 3, czyli 3, plus tutaj ma być 4, czyli muszę dodać jeszcze 1. I teraz dla tych, którzy być może nie widzą tego, proszę sobie wymnożyć. Chodzi o to, żeby po lewej i po prawej wszystko się zgadzało, żeby lewa strona równała się prawej, ale żebym mogła tę większą liczbę przedstawić za pomocą tej mniejszej, mnożąc ją przez jakąś wielokrotność, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I teraz jak mi się udało to zrobić, kolejnym krokiem w naszym algorytmie jest co? Biorę teraz tę mniejszą liczbę, czyli w naszym przypadku 14n plus 3 i przedstawiam ją za pomocą tej pierwszej reszty, która mi powstała. Czyli znowu wielokrotność tej reszty i zajmuję się na początek tak naprawdę tym, co stoi przy n-ie. Czyli w naszym przypadku to będzie 2 razy 7n plus 1, bo dzięki temu będę miała 2 razy 7 14n-ów, które poszukuję. Potem mam 2 razy 1, czyli będę miała 2, a tu miałam plus 3, czyli muszę wyrównać i jeszcze dodać 1, moi drodzy. No i co teraz chciałabym, moi drodzy, zrobić? Chciałabym zrobić rzecz następującą. Chciałabym tutaj przedstawić jeszcze jakoś 7n plus 1. 7n plus 1
jak mogę przedstawić? No mogę wymnożyć jedynie, tutaj za pomocą jedynki, 1, prawda, razy 7n plus 1. Inaczej nie jestem w stanie, ponieważ po prostu no, nie zadziała to inaczej, bo 7n plus 1 to jest jakaś liczba naturalna, czyli jak najbardziej mogę użyć i może żebyśmy tutaj nie gubili kolejności, czyli traktując 7n plus 1 jako pewną liczbę naturalną, mnożę ją przez moją kolejną resztę 1 i przez to uzyskuję resztę 0. I algorytm kończy się zawsze na reszcie 0 i wiem wtedy, że jest stop i wyciągam wnioski. I teraz, moi drodzy, tak. Jak to jest w tym algorytmie Euklidesa? Trochę inaczej to wygląda, kiedy mamy oczywiście konkretne liczby, ale na tych n-ach, gdzie mam szukać mojej odpowiedzi? W teorii jest tak, że jeżeli już dojdę do momentu stop, czyli do zera, to idę do reszty, która wyszła mi wyżej. Ostatnia, prawda? Tutaj przedostatnia reszta. I to jest ta reszta właśnie. I ona mi mówi wiele, bo jeżeli wychodzi na przykład tutaj 1, to znaczy, że te liczby, moi drodzy, są względnie pierwsze. To znaczy, że największy wspólny dzielnik tych liczb jest równy 1. Więc generalnie, gdyby na przykład od razu wyszło nam 0, prawda, bo może się tak zdarzyć, że dostaniemy resztę 0 z automatu, to znaczy, że po prostu jedna liczba jest podzielna przez drugą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas może się tam z algorytmem Euklidesa albo zapoznał, albo króciutko może się sam zapoznać. I teraz, moi drodzy, tak, przedstawiliśmy jakby to, że tutaj mamy tą jedynkę, prawda? Czyli wiemy już, że liczby są względnie pierwsze. Kolejnym wymogiem na naszej olimpiadzie z roku 59 było to, aby przedstawić te liczby, tę jedynkę, jako liniową kombinację. Czyli tak naprawdę, żeby skorzystać tutaj w drugą stronę, jak to się mówi, z tym algorytmem Euklidesa. Czyli teraz, moi drodzy, idę od końca, czyli już kiedy wykazaliśmy, że one, ich największym wspólnym dzielnikiem jest 1, no to teraz przedstawiam tę jedynkę, czyli wyliczam z tego równania po prostu, ile jest równe 1. Czyli to jest po prostu 14n plus 3 minus 2 razy 7n plus 1. Ale zasada jest taka, że ja mogę użyć tylko liczb wyjściowych, czyli mogę użyć albo licznika mojego, albo mianownika, czyli z równania wyżej chcę wyliczyć jeszcze to, żeby je w tym miejscu zastąpić, ten nawias. No i idę jeszcze dalej, czyli mam 1 równa się, przepisuję sobie tutaj, bo 14n plus 3 mi pasuje, minus 2 razy i tu, moi drodzy, wpisuję to, co wyjdzie mi z pierwszego równania jako 7n plus 1, czyli mamy tu 21n plus 4 minus, zapiszemy tą jedynkę, 14n plus 3. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę wystarczy odpowiednie składniki dodać, czyli tu mam jakby 1 razy 14n plus 3. Mam potem minus 2 razy minus 1, czyli będzie plus 2 plus 1, czyli będzie 3 razy 14n plus 3 minus 2 razy 21n plus 4. I taka odpowiedź jest jak najbardziej satysfakcjonująca. Co więcej, gdybyście chcieli pomnożyć przez minus 1, żeby zamienić kolejność, jak najbardziej możemy tutaj mieć minus 1. Jest to oczywiście dopuszczalne. No i, moi drodzy, to jest właśnie koniec naszego dowodu. Oczywiście możemy się zatrzymać tutaj, możemy się zatrzymać w innym miejscu, jeżeli używacie innej wersji, że tak się wyrażę, algorytmu Euklidesa. Grunt, żeby pokazać, że ta względna że one są po prostu względnie pierwsze, że ten największy wspólny dzielnik jest równy 1. No więc, moi drodzy, można sobie przeanalizować to zadanie. Jeżeli, mała uwaga, jeżeli ktoś z Was totalnie nie operuje po prostu algorytmem Euklidesa na n-ach, nie ma tego po prostu, może zastosować sobie operację modulo oczywiście, może też na piechotę spróbować. Dlatego, że wiadomo, niektórzy na przykład są teraz w liceum i po prostu te operacje są im obce, więc spokojnie analizując te przykłady, można wykazać, że te tutaj liczby są względnie pierwsze. To nie jest do końca ogólny dowód, prawda? Natomiast sami możecie poćwiczyć po prostu zasady działania tego algorytmu i dopiero potem spróbować sobie na przykład na postaci ogólnej to wykonać. Myślę, że byłoby to choć trochę
pomocne. Moi drodzy, jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego przykładu lub ciekawe inne zadania z teorii liczb, z olimpiad, zapraszam do kontaktu mailowego. Chętnie pokażemy tego typu zadanie na kanale. Zachęcam także, moi drodzy, do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym odcinku.